Witam Cię. Dzisiaj będę mówił o marketingu medycznym, o tym, jak wygląda reklama usług medycznych i co na to prawo. Jakiś czas temu pisałem o w ogóle o prawie reklamy, co to jest i jak ona jest regulowana. I zasadniczo konkluzja tego wpisu jest taka, że przepisy w zakresie reklamy są po prostu porozrzucane po różnych ustawach branżowych. Osobiście życzyłbym sobie, żeby była jedna ustawa, prawo reklamy i tam było opisane wszystkie zagadnienia z tym związane, no ale niestety realia są takie, że są dosłownie dziesiątki ustaw i w tych ustawach gdzieś tam w środku, na końcu lub na początku ustawodawca upchnął jakiś przepis mówiący właśnie czego wolno, a czego nie wolno w jakiejś reklamie branżowej. I lekarze, czy w ogóle branża medyczna doczekała się takiej ustawy, to jest ustawa z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, nazwijmy ją dalej ustawa lecznicza i ta ustawa określa, co właśnie w tej branży robić można, a czego nie można. I oczywiście dla marketera lekarz to no taki, można powiedzieć, wymarzony zawód do przedstawienia w reklamie, no bo generalnie reklama kocha lekarzy, tak? Tam jest mnóstwo rekwizytów, są kitle, stetoskopy, lusterka czołowe. No generalnie co się włączy telewizor i jakaś reklama, co prawda nie medyczna, ale farmaceutyczna, te takie znane motywy wykorzystuje. I oczywiście no, lekarze, ustawa o działalności leczniczej stanowi, że lekarze nie kochają reklamy. Dlaczego? Bo jest to no, taka miłość zakazana. Zakazana przez ustawę, ponieważ istnieje zakaz tej reklamy medycznej. Więc jeżeli agencja marketingowa chce zgodnie z prawem promować gabinet swojego klienta lekarza, no to musi zdecydowanie uważać właśnie na te liczne zakazy. I dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić, jakim regulacjom ta reklama medyczna podlega. I jeżeli otworzysz tą ustawę leczniczą, to tam właściwie jeden malutki przepis mówi o tej reklamie. To jest artykuł 14 i on stanowi tak. Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. I to jest właściwie cały przepis. O reklamie mowa jest w jednym bardzo krótkim zdaniu. I tutaj od razu chciałbym Ci zwrócić uwagę na taką no, dosyć dużą rozbieżność w tej ustawie. To jest troszkę zagadnienie prawnicze, ale no, warto się nad nim troszkę zastanowić. Otóż w artykule 13 tej ustawy jest mowa o tym, że w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama. Czyli zauważ, w zakresie reklamy medycznej jest mowa o tym, że ten przekaz nie może mieć cech reklamy, a w zakresie usług pogrzebowych jest po prostu mowa wprost o reklamie. Właśnie, skąd wynika taka różnica? No, taki zdrowy rozsądek, po prostu trzeba było napisać, że podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może prowadzić reklamy udzielanych świadczeń zdrowotnych, tak? To byłoby na zdrowy rozsądek i tak by to wypadało napisać. Niestety w projekcie ustawy nic o tym nie ma. Jeżeli się ten projekt otworzy, to tam można zobaczyć, że to po prostu no, wszystko jest w interesie pacjentów i że to nie może mieć cech reklamy. Generalnie nic nam ten projekt ustawy nie mówi. Ja o tych cechach reklamy będę jeszcze mówił. Na razie sygnalizuję Ci tylko problem. Zostawmy to i przejdźmy tak naprawdę do sedna problemu, czyli proste pytanie. Czy reklama usług medycznych jest zakazana? I na to pytanie odpowiadam, tak, jest zakazana. I to wynika wprost z ustawy, ale też wynika z uzasadnienia projektu tej ustawy, gdzie po prostu ustawodawca, autorzy wprost napisali, że, to cytuję może, należy zwrócić uwagę na wprowadzane projektem ustawy ograniczenia w zakresie swobody działalności oraz świadczenia usług, na przykład zakaz reklamowania usług przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. No, nie ma tutaj właściwie co analizować, jest to napisane dużymi literami i pewnie przyjdzie Ci do głowy, no dobrze, no ale jak w ogóle zdefiniujemy, co to jest reklama, tak?
jak wspomniałem w tej ustawie leczniczej, to co Cię interesuje, to jest tak naprawdę jedno krótkie zdanie. I w tej ustawie nie ma definicji reklamy. Nie dowiesz się z tego, co to jest reklama, co można w niej robić, czego nie można. I dlatego w takich przypadkach po prostu trzeba sięgnąć do innych źródeł. I przy okazji tutaj wyjaśnić takie zagadnienie ze świata prawników. Otóż już na studiach dogłów nam jest kładzione, że zakładamy, że ustawodawca jest racjonalny, a cały system prawny jest spójny. Oczywiście to są ostatnie słowa, jakie byśmy użyli, określając naszych miłująco nam panujących z wiejskiej i efektów ich pracy. Ale w rzeczywistości chodzi o to, że jeżeli jakaś ustawa nie zawiera w sobie definicji, to ja jako prawnik, ja nie mogę sobie po prostu jej zmyślić czy zmyśleć, po prostu muszę poszukać tej definicji w jakiejś innej ustawie, która na przykład mówi o reklamie i muszę założyć, że skoro mamy jeden system prawny, to jeżeli w jakiejś ustawie jest określone, co to jest reklama, to ma to zastosowanie do wszystkich innych ustaw. I taką definicję reklamy możemy znaleźć w ustawie o radiofonii i telewizji i tam dowiemy się, że reklamą jest przekaz handlowy pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zmierzający do promocji i sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług. Reklamą jest także autopromocja. Czyli jest to taka dosyć dobra definicja, kompleksowa i myślę, że byłoby bardzo ciężko ją obejść, gdyby tam próbować znaleźć jakieś luki w tej definicji. I teraz wrócę do tego określenia z ustawy leczniczej, że przekaz nie może mieć cech reklamy. Otóż nawet gdyby udało nam się wspólnie usiąść i jakoś tą definicję reklamy tak nagiąć, żeby udało się skonstruować dla lekarza jakiś sensowny przekaz reklamowy, który by właśnie nie stanowił reklamy w rozumieniu. Wystarczy, żeby ten przekaz promujący lekarza miał cechy reklamy, wtedy już to jest zabronione. Czyli tak naprawdę można powiedzieć wszystko. Jedny przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest chyba wyrób czekoladopodobny, który czekoladą oczywiście nie jest, ale ma cechy czekolady, czyli kolor, kształt i część składników. Podobnie jest z reklamą lekarzy. To nie musi być stricte reklama, tak jak sobie to życzy ustawa o radiofonii i telewizji. Wystarczy, że ma cechy takiej reklamy i już jest zabronione. I teraz z tematem reklamy medycznej musiała się też zmierzyć Naczelna Izba Lekarska. Lekarze, no zupełnie jak adwokaci, posiadają taki samorząd, który ich zrzesza. I to są osoby, które wykonują tak zwany wolny zawód i dla nich takie wewnętrzne, korporacyjne zasady, które najczęściej przybierają formę uchwał, są tak samo ważne jak przepisy ustaw. To znaczy lekarz musi przestrzegać tego, co uchwala Naczelna Izba Lekarska, bo inaczej narazi się na odpowiedzialność dyscyplinarną. I w przypadku lekarzy i tematu ich reklamy podstawowym dokumentem jest taka uchwała numer 29/11/6. I to jest uchwała w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o świadczeniach zdrowotnych. I tutaj jak tą uchwałę sobie otworzysz, to od razu zobaczysz, że już w pierwszym paragrafie jest surowo powtórzone: lekarz lub lekarz-dentysta nie może reklamować udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. Natomiast ciekawostką jest to, że ta uchwała tak naprawdę rozwija ustawę leczniczą, która, przypominam, tak naprawdę o reklamie to jest jedno zdanie w artykule 14. Uchwała rozwija to tyle, że mówi, co lekarz może zrobić. Lekarz może podawać do publicznej wiadomości informacje o tytule zawodowym, imię, nazwisko, godziny przyjęć, miejsca, rodzaj praktyki, może mówić o swoim stopniu naukowym, tytule naukowym, może mówić o specjalizacji, może podawać informacje o jakichś szczególnych uprawnieniach, oczywiście numer telefonu, sposoby płatności. I uchwała też dosyć szczegółowo określa, gdzie te informacje można upubliczniać. Więc przede wszystkim można je
publiczna na, uwaga, dwóch, nie więcej niż dwóch tablicach ogłoszeniowych, które można sobie tam na zewnątrz budynku umieścić. Można korzystać z ogłoszeń prasowych, można korzystać z książek telefonicznych, można korzystać ze stron internetowych i można, tutaj cytuję, udostępniać za pośrednictwem specjalnych telefonów informacyjnych. No, nie wiem, jakie to są te specjalne telefony. No, uchwała już ma parę lat, widać, że dosyć mocno odstaje od rzeczywistości. Natomiast, żeby nie było ci za łatwo wymyśleć, jak kreatywnie wykorzystać te informacje do promocji swojego klienta, to Izba Lekarska dorzuca w uchwale jeszcze takich garść takich warunków. To znaczy, że jeżeli podajesz te informacje, to one nie mogą zanosić cech reklamy, a w szczególności zawierać żadnej formy zachęty lub próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń, określenia cen i sposobu płatności, za wyjątkiem to, co podajesz na stronie internetowej, oraz informacji o jakości sprzętu medycznego. Dodatkowo Naczelna Izba Lekarska zamówiła sobie taką opinię prawną zespołu radców prawnych. Taka opinia z 2013 roku jest dostępna na stronach Izby. No i zasadniczo w tej opinii no właściwie dowiesz się to samo, co w ustawie leczniczej czy w uchwale Rady Lekarskiej, to znaczy reklama usług medycznych jest surowo zakazana. I zasadniczo tak wygląda temat zakazu reklamy medycznej, co nie oznacza, że nie istnieją takie możliwości promocji lekarza, które nie naruszają tych zasad korporacyjnych czy ustawowych. W części drugiej mojego cyklu o marketingu medycznym będę mówił właśnie o tym, jak promować praktykę lekarską w granicach prawa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mojego bloga na ratunekkreatywnym.pl.